Witam Was po raz czwarty. Tym razem oprowadzę Was po miejscówkach związanych z albumem Krew i Dusza. Będą to trzy bardzo istotne miejscówki, bardzo ważne dla mnie, znajdujące się na Śródmieściu Południowym. Aktualnie jestem i stoję na betonie, stoję na starym, oldschoolowym boisku, w którym w latach 90., jak widać za mną jest kosz, w latach 90. graliśmy tutaj w kosza. Całe ekipy ze Śródmieścia zbierały się tutaj, graliśmy, rąbaliśmy, robiliśmy tutaj turnieje. A w tamtą stronę, gdzie są te wielkie krzaki, zaraz pokażę Wam miejscówkę, gdzie był kręcony pierwszy wideoklip do Dążyć do celu, wersja, która niestety nie przeszła. Ale tu jeszcze taka ciekawostka. Także i również w tym miejscu były kręcone ujęcia niektóre do pierwszego naszego klipa zip składowego, Zipping. Także zapraszam, chodźcie za mną, idziemy. Zaraz Wam pokażę, co się dzieje. Słuchajcie, wielka draka w śródmiejskiej dzielnicy. Aktualnie jestem na Śródmieściu Południowym. Centralnie, w samym centrum Warszawy, wielka metropolia, wielkiego miasta, kraju, który znajduje się w Unii Europejskiej. Dosłownie w samym centrum, przy niedaleko rotundy, między ulicą Nowogrodzką a Marszałkowską, znajduje się podwórko, które widzicie za mną, budynek. Przedwojenna kamienica, opuszczona kamienica. Tutaj w 2006 roku, dokładnie pod koniec października, kręciłem swój pierwszy teledysk promujący pierwszy singiel Dążyć do celu, promujący moją płytę Krew i Dusza. I tutaj, w tym miejscu, były kręcone ujęcia. Tu kiedyś, 10 lat temu, zupełnie inaczej to wyglądało. Zjawiła się na tym planie ekipa z Bez Cenzury, Zip Squad. Kręciliśmy to z dwóch kamer, pamiętam. Gdy nagle, w pewnym momencie, zerwała się burza i zerwał się mega wiatr, który zaczął rozpieprzać wszystkie okna, bo tutaj w tych wszystkich miejscach śpią żule, zresztą do dzisiaj śpią tutaj żule, kimają sobie. I te wszystkie odłamki tych szyb zaczęły spadać nam na głowy. Zaczęliśmy wypierdalać w trymigi z tego miejsca. Także już na pierwszy strzał od razu było pechowo, ponieważ te ujęcia, kurde, słabo wyszły. Także zaczął się pechowy moment, kurde, kręcenia tego klipa. Dalej żeśmy następne ujęcia kręcili na ulicy Chorzej w starym klubie Milisz, prowadzony przez mojego kumpla z Włoch. Tam był kręcony ogólnie balet, taki, wiesz, ujęcia typowo baletowo. Ostatecznie ten teledysk nie został zatwierdzony przeze mnie. Prosto chciał zatwierdzić ten klip, chcieli go w całości puścić na Prosto TV, lecz ja się na to nie zgodziłem. Nie podobał mi się kompletnie ten teledysk. I rozwiązaniem z tej całej trudnej sytuacji było to, że wyprosiłem, wybłagałem, żeby zadzwonić do trzynastki, do sprawdzonej ekipy z Wrocławia. Zadzwoniliśmy do Dariusza, którego pozdrawiam, trzynastka. Powiedzieliśmy, że po prostu mamy numer singlowy, ale nie mamy do tego obrazu. Zaprosił mnie do Wrocławia. I ta następna wersja, którą możecie zobaczyć teraz na YouTubie, była kręcona we Wrocławiu. I Dariusz podał mi pomocną dłoń. Jestem z tej ostatecznej wersji zadowolony. Do dzisiaj możecie oglądać mój pierwszy singiel Dąży do celu, Krew i Dusza, promujący ten album z 2007 roku. Właśnie na YouTubie. Sprawdźcie to jeszcze raz. Teraz znajduję się na bardzo znanej miejscówie na Śródmieściu Południowym. Nazywa się ta miejscówka Dolinka Szwajcarska na ulicy Chopina. To miejsce jest bardzo ważne dla Śródmieścia, ponieważ tutaj przed wojną to był taki park odpoczynkowo-rozrywkowy. Tutaj odbywały się koncerty, tutaj znani pianiści grali i kompozytorzy grali na pianinie. Tutaj odbywały się też często koncerty przed wojną muzyki poważnej. Na dzień dzisiejszy jest to taki skwerek odpoczynkowy. Tutaj pieski biegają i tutaj mieszkałem obok na ulicy Krótszej, mieszkałem 8 lat. I tutaj było takie miejsce moje odosobnienia, moja taka miejscówka mojej takiej prywatnej izolacji. Tutaj przychodziłem ze swoją amstawką, która już nie żyje. Tutaj siadałem na górze na ławce albo gdzieś tu na poszczególnych ławeczkach i pisałem teksty na album Krew i Dusza.
Tutaj też w latach 90. spotykaliśmy się z Zipami i z chłopakami z Molesty, też żeśmy zawsze, jak wychodziliśmy gdzieś na imprezy, tutaj też często się ustawialiśmy na tej dolince i tutaj żeśmy rozpoczynali, że tak powiem, wstępnie nasze baletowanie i chodzenie po mieście, po klubach, nocnych klubach i hip-hopowych imprezach. Tak to właśnie było. No i zrobiłem mały comeback, wróciłem na Koszykową 55. Znajduję się dokładnie pod restauracją, która nazywa się Śródmieście Południowe, ale kiedyś ta restauracja nazywała się Restauracją Architektów. Tak jak już wspominałem w drugim odcinku, tutaj w 2006 odbyło się moje słynne wesele, tak jak już wspomniałem, ale nie o tym mowa. W 2006 roku, także też w tym samym roku, dokładnie w marcu, tutaj obok, gdzie jest też punkt, odbył się koncert rocka. Ci, co znają się na francuskim klasycznym hip-hopie, kojarzą rockę z legendarnego zespołu La Clique. I tutaj właśnie w tym miejscu, w tej restauracji, podczas obiadu poznałem rockę, ponieważ ten koncert organizował mój tamtejszy menadżer Marek Zioło. Zaprosił mnie na ten obiad, ponieważ już kombinowałem w ten sposób, żeby nagrać z nim utwór. Był to w tamtym czasie, nie ukrywam, pierwsza płyta La Clique i pierwsza solówka i druga solówka Rocky. To było dla mnie inspiracją w tamtym czasie, gdy pisałem pierwsze teksty na... Gdy robiłem pierwsze bity i pierwszą muzykę na pierwszą solówkę, drugą i trzecią, zawsze rocka, między innymi rocka był dla mnie mega inspiracją. Dlatego zawsze gdzieś tam w głowie miałem ten pomysł, żeby z rocką nagrać kawałek. No i nadarzyła się okazja, w roku 2006 poznałem rockę, razem zjedliśmy tutaj obiad. Później przez 3 dni oprowadzałem go ze swoją ekipą po Warszawie. Między innymi zorganizowałem mega niezapomniany balet na Śródmieściu Południowym, na ulicy Polnej w klubie. Był zajebiście zadowolony. Do tej pory zresztą mamy kontakt na Instagramie, czasami do siebie piszemy. Tak powstał kawałek, który ostatecznie znalazł się na albumie Krew i Dusza, do którego też zaprosiłem Olsena i Sokoła. Co chciałem jeszcze powiedzieć? No, to jest miejscówka znana z tego, że też tutaj często przychodziłem, mieszkając jeszcze na Śródmieściu Południowym. Co chciałbym jeszcze dodać o płycie Krew i Dusza? No, była to wyjątkowa pechowa płyta, ponieważ w trakcie pisania tekstów na ten album padł mi dysk. I praktycznie miałem wszystko już napisane, ale kolega, który się zajmował właśnie odzyskiwaniem danych, niestety nie uratował mi tych danych związanych z tekstami i musiałem na nowo pisać wszystkie teksty na album Krew i Dusza, ale chyba wyszło mi to na dobre, bo uważam na dzień dzisiejszy, że te teksty są o wiele lepsze od tamtych, które padły mi na dysku. Co chciałbym jeszcze dodać? Jest to też bardzo ważna rzecz, że w roku 2006 przeszedłem ze starej swojej wytwórni z Pomatono EMI do Prosto. W 2006 roku podpisałem kontrakt z Prosto i wtedy byłem takim ostatecznym już elementem, który został dodany do Prosto, jeśli chodzi o całą Zipską, bo już fundacja była dogadana z Prosto, Pono też był w Prosto w tamtym czasie. Brakowało tylko mnie i właśnie w 2006 roku przeszedłem do Prosto, gdzie wydałem pierwszy album w Prosto, swój solowy Krew i Dusza. Także tak to się wszystko fajnie potoczyło. Jeszcze jedna ciekawostka a propos tego albumu, może też ciekawostka, niedobra, lecz pechowa. Miał powstać drugi wideoklip do utworu Uda Uda z mega kozackim, jak w tamtym czasie, zespołem, co do dzisiaj bardzo szanuję i słucham, z zespołem Jamal, pozdrawiam Mioda, lecz niestety z przyczyn, które jakby ja nie miałem na to wpływu, z przyczyn niezależnych ode mnie, niestety nie doszło do realizacji tego, że teledysku, czego do dzisiaj bardzo żałuję, niestety. No. Czasem nie możemy pewnych faktów zmienić i pewnych sytuacji. Tyle, jeśli chodzi o płytę Krew i Dusza. Pozdrawiam. Słuchajcie, tradycyjnie na sam koniec chciałbym was prosić o to, żebyście pisali w komentarzach pod vlogiem, dlaczego album Krew i Dusza jest wyjątkowym albumem i dlaczego wam się podoba. A my widzimy się w następnym odcinku, czyli w odcinku numer 5 na temat płyty Retrospekcje. Do zobaczenia. Pozdrawiam.